Karaczan argentyński, Blactica dubia. Jest to średniej wielkości karaczan dorastający do około 50 mm. Zalety tego karaczana bardzo fajnie się mnoży. Bardzo dobry jest u nich dimorfizm płciowy, czyli dosyć łatwo jesteśmy w stanie odróżnić samice od samca. Samce są długie, wąskie i posiadają długie skrzydełka. Samice są troszeczkę mniejsze, ale szersze i mają malutkie zalążki skrzydełek. Wadą tego karaczana jest to, że wydaje on z siebie, wydziela, przepraszam, z siebie dosyć specyficzny zapach. Jest to substancja na podstawie obronnej. Bardzo dobrze się mnoży, czyli możemy go dosyć sobie tutaj szybko naszą hodowlę wzbogacić, jeżeli mamy utrzymaną stałą, powiedzmy, temperaturę pomiędzy 25 a 29 stopni. Wilgotność również tutaj w zbiorniku powinna jakaś się znajdować ze względu na picie. No i musimy mieć na uwadze również to, że zbyt duża wilgotność i brak jakiegoś przewiewu może spowodować tym, że nam pojemnik niestety zapleśnieje, a tego byśmy woleli unikać. Tutaj aktualnie widzicie, wkładam sobie do takiego boksa. Jest to boks o wielkości 19 litrów, czyli dosyć sporo karaczanów. Teraz tutaj mam około 300, chyba 50 sztuk. Są to karaczany średnie, czyli jeszcze nie mamy tutaj formy dorosłej, czyli imago. W moim przypadku używamy tutaj płatków owsianych, trochę marchewki, chociaż ten karaczan, z tego co zauważyłem, woli zdecydowanie jabłka. I jabłka tutaj sobie możemy użyć. Jak widzimy, ja tutaj wzbogacam ich... Miejsce, tak naprawdę, dochodzenia za pomocą kilku tutaj wytłoczek po jajkach. Nie tego, troszeczkę tam mają wilgoci w postaci właśnie tutaj tych wiórków trocinowych oraz ja akurat dałem im jeszcze tutaj listek sałaty czy tam kapusty. Możecie sobie to wypróbować. Możemy również karmić je tutaj karmą dla kota, psa oraz karmę dla rybek. Należy pamiętać, że jeżeli używamy karmy mokrej dla kota oraz psa, należy po kilku dniach, po dwóch dniach zazwyczaj po prostu radzę to wyciągać. Ja zazwyczaj tak robię. Jeżeli nawet nie dojedzą mi marchewki czy jabłka, również po dwóch dniach wyciągam, dlatego że wiecie, im lepsza tak naprawdę, Cała kondycja naszej grupy i mniej jakiś pasożytów, grzybów, pleśni, tym później tak naprawdę nasze zwierzątko karmowe otrzyma lepszą wartość energetyczną i odżywczą z takiego naszego karaczana. W moim przypadku ja używam tych karaczanów do agamy brodatej. Do tej pory wykorzystywałem świerszcze oraz karaczany tureckie, jednak powiem Wam szczerze, że ze świerszczami jest strasznie duży problem i dlatego wybieram raczej bardziej zdecydowanie tutaj tego oto karaczanka. Także to tyle słuchajcie, takie dosyć szybkie info odnośnie karaczanów argentyńskich, jeżeli chcecie założyć sobie własną hodowlę, to śmiało polecam i polecam również zostawić lajka, skomentować filmik i do zobaczenia w następnych odcinkach.